Wygląd w sumie to w kobietach to jest dla mnie taka kwestia drugorzędna. W sumie blondynki są ładne, tak? Bo ja nie patrzę na wygląd, tylko raczej staram się patrzeć na charakter. No na pewno lubię wysokie i szczupłe, to tak. No w sumie to jeszcze podoba mi się na pewno, jak kobieta ma długie włosy, tak? To na pewno. I czy mi się z tą osobą dobrze rozmawia, czy dobrze się z nią dogaduje, czy po prostu... Obcasy, jak kobieta nosi obcasy, przede wszystkim też sukienki, spódnice. Ogólnie lubię odkryte nogi u kobiet, tak? Oczywiście też nie za bardzo, tak? Żeby też tak zbyt bardzo nie kusiła. Bo to jest źle, bo wtedy ciężko się ogarnąć. Ale tak, to tak. Myślę, że tak do kolana optymalnie. A więc tak, mam na imię Adrianna. Na nazwisko śledź, po tacie, śmiesznie. Od zawsze jestem singielką, nigdy nie byłam w związku. I w sumie jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Jak będzie wyglądać mój pierwszy związek. Ile będzie trwała, przede wszystkim, kto będzie tym szczęściarzem. Chciałabym być sławną modelką, ale wiadomo, no jest tego tyle, że tak naprawdę no, trzeba po prostu umieć się wybić w tym wszystkim. Dziewczyny nie są dla siebie jakoś bardzo sympatyczne, konkurują ze sobą, każdy patrzy tak na siebie z góry, no ale wiadomo, dziewczyny są zawistne i tyle, i zazdrosne, więc od zawsze miałam więcej kolegów. Piszę poezję, piszę wiersze, które w sumie są trochę poezją śpiewaną, ponieważ myślę, że gdybym umiał komponować, gdybym znał nuty, to w sumie bym nawet stworzył do tego jakiś podkład muzyczny. Są to wiersze, które mają moje emocje, które mają mnie, które są pisane moją krwią i moimi łzami. I trochę winem. I wiadomo, są to wiersze, które opisują mój stan emocjonalny, które właśnie powstają w momentach melancholii, albo po prostu idę sobie ulicą i nie wiem, na coś napotykam, coś widzę i mówię, wow, super, napiszę o tym. Piszę dla mnie, aczkolwiek pokazuję to innym. I wiadomo, niektóre osoby tego nie rozumieją, niektóre osoby mają z tego tak zwaną bekę, a niektóre osoby mówią, wow, w sumie mam podobnie, czuję to samo. Ja lubię chodzić dobrze ubrany, nie lubię wyglądać jak typowy taki seba z podbloku, dresy nieogarnięty. Lubię dobrze wyglądać, to jest fajne. Jak to mówią, jest takie, nie wiem czy to przysłowie, ale tak się mówi. Ubieraj się tak, jakbyś miał spotkać miłość albo najgorszego wroga. Że zawsze chcę wyglądać dobrze, bo zawsze mogę trafić na taką osobę, której to może po prostu zaimponować.